Natalia Nykiel, moim waszym gościem. Dzień dobry, Natalia. Dzień dobry. Hmm, wydałaś fantastyczny e, singiel e, o jeszcze lepszej nazwie: <laughs> Demony, co powoduje, że już robi się ciekawie i gorąco. No i ja o tych demonach chciałam z sobą e, porozmawiać. E, nazwa już przyciąga. E, I teraz pytanie takie, czy te demony mogą być pozytywne, czy tylko m, odczytujesz je w kategoriach e, negatywnych? Um, ja lubię sobie myśleć o takich rzeczach, które są w danym momencie, um, które nam się w danym momencie nie podobają, jakie takie, które mogą nas bardzo dużo nauczyć mm -hmm. w kontekście później spojrzenia na to z szerszej perspektywy. E, więc ja uważam, że takie demony, że w ogóle znajomość i świadomość tego, że te demony są i jakie one są konkretnie. Daje już bardzo dużo takiej właśnie samoświadomości i tego, że wiadomo, na co, na co trzeba zwracać uwagę, więc one mogą bardzo dużo nauczyć, co w konsekwencji może dać dużo dobrego. No bardzo ładna odpowiedź. <laughs> Jak się te ale... złe cechy albo to, co się u nas dzieje, w coś dobrego, czyli żeby nie powtarzać pewnych błędów? Um, co cię skłoniło do napisania takiego utworu? I nadania takiej nazwy? <laughs> Tak, no Demony faktycznie to jest taki utwór z jednej strony bardzo taneczny, yy, bardzo elektroniczny, z drugiej strony trochę mroczny. Ehm, ale zostajesz w tej swojej stylistyce. Właściwie tak, od początku kariery jesteś w tej muzyce elektronicznej. Tak, elektropop, yy, jak to zostało gdzieś tam przy pierwszej płycie nazwane, cały czas jest ze mną i, i to jest po prostu coś, w czym ja się czuję absolutnie najlepiej. Więc, więc kontynuuję tę drogę, yy, jakby smakuję sobie różnych odcieni tej elektroniki, ale, yy, ale, ale faktycznie cały czas tutaj gdzieś w tym nurcie. Um, no, Demony to jest, uważam, dosyć są trudną piosenką, też ze względu na tekst, ale, ale mega ważną też dla mnie, bo, um, bo ten tekst bardzo zwraca uwagę na jakieś takie, takie moje, powiedzmy w cudzysłowie, rozkminy. Jakby w tym, w tym czasie, trochę też takim popandy, popandemicznym, gdzie, mm. gdzie to nasze życie trochę się przeniosło w social media. Yy, I w związku z tym w, zbudowało się wokół nas bardzo dużo takich yy, oczekiwań i, i takich standardów życia, do których dążymy, a które są trochę czasami takimi demonami, bo one są nieosiągalne i nieprawdziwe. Yy. No dobra, mówimy tak trochę naokoło, ale zaczniemy mm -hmm. od pandemii, bo rzeczywiście ten okres chyba dał dałciwkość, o tym mm -hmm. też opowiadałaś się w niektórych wywiadach. W w kontekście przewartościowania albo zrozumienia swojej drogi zawodowej mhm. i jakby trochę poradzenia sobie z tym, co się wydarzyło, takiego zamknięcia, braku pewnie kontaktu z y, publiką i z tym, żeby wykonywać ten zawód y, y, w, na 100%, a nie tylko na 20 czy, 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 czy 50. Co cię pandemia y, y, nauczyła i, i w którym momencie spowodowała, że. Y, a może przewartościowałaś swoje życie? Mm, no, przede wszystkim myślę, że nie tylko ja y, mam takie odczucia, że, że, że dała mi w kość, ale z drugiej strony myślę sobie o tym czasie. Czy znaczy ja w ogóle cały czas y, chyba. Mam takie wrażenie, że my cały czas jesteśmy w jakiejś pandemii. W sensie, że to, to, to nie jest tak, że już jakby pandemia jest za nami że, że się to skończyło. Bo... Okay, ale że się bardziej boimy, co może nadejść. Boimy się tej niepewności, czy boimy się, nie wiem, takiego trochę zamknięcia, zamknięcia w cudzysłowie oczywiście, czyli wyjścia bardziej do przodu. No Kurczę, do ciężko właśnie. jest po, po, po czymś takim znowu się w pełni otworzyć, yy, kiedy byliśmy pozamykani jakby przez tyle czasu. Ale, ale to, co chciałam powiedzieć, yy, to, to to, że ja uważam, że też z drugiej strony ten, ten okres pandemiczny był cenny bardzo dla mnie, yy, bo, bo ja też zaznałam przy tym wszystkim bardzo dużo jakiegoś takiego spokoju, też w życiu prywatnym. Yy, miałam czas, żeby sobie dużo rzeczy poukładać i, i z perspektywy czasu, bo oczywiście w tamtym momencie mi się to nie podobało absolutnie, że jakby koniec koncertów i tak dalej. Um, ale z perspektywy czasu cieszę się, że, że, że jest tak jak jest i że było tak jak było, bo, bo, bo czuję jakąś taką przed sobą czystą kartkę, którą mogę ponownie zapisać um, i, i zrobić jakieś takie nowe otwarcie, taka cezura trochę czasowa. A wspominałeś też o mediach społecznościowych, mm. że to życie się bardzo mocno przeniosło do właśnie social mediów. Jak to oceniasz? To przejście bardzo mocne do, do social mediów, ono tobie przeszkadza? Dzisiaj z perspektywy czasu bardziej pomaga? Mm, to jest trudne. Ja uważam, że warto by było po prostu znaleźć ten złoty środek, i to jest w tym wszystkim najtrudniejsze, no bo. Ja absolutnie nie chcę tego negować, bo, bo, bo sama z tego korzystam i, i lubię to, i mam tam kontakt z fanami i tak dalej. Z drugiej strony mam czasami takie dni, że chciałabym wyrzucić telefon i absolutnie nigdy więcej nie korzystać z tego, mm -hmm. e, więc, e, więc trudno jest temu czasem sprostać w jakiś takich dniach, kiedy po prostu budzisz się i myślisz, że wszystko jest beznadziejne, i potem patrzysz na idealne życie wszystkich innych na Instagramie, i już takie, a co u mnie? <laughs> Ale później, któregoś dnia, później się i, i masz zupełnie inne to, to odczucie, ja wiem, więc to jest kwestia jakiegoś takiego balansu. Sami narzucamy to, że wszystko musi być idealne. Przecież nikt nie wierzy w to, że, że każdy dzień jest fantastyczny, że zostajemy no uśmiechnięci pytanie. i tak dalej. No i teraz pytanie, to też funkcjonuje, ale w zupełnie troszkę innych przestrzeniach i na pewno nie na taką skalę jak ty w mediach społecznościowych. Pytanie właściwie do was, do mm -hmm. twórców i tak dalej. Czemu czasami nie odczarować tej rzeczywistości? Nie miałeś takiej czasami pokusu, żeby wrzucić coś... Normalnego mhm. czytaj, nie takiego właśnie kolorowego, że ciągle jestem uśmiechnięta, mhm. że u mnie wszystko jest w porządku. Wiesz co, to, to się w wielu miejscach w internecie dzieje i ja to zawsze bardzo doceniam. Staram się czasami jakby też to robić, ale tak po ludzku, jak mam gorszy dzień, to i nie mam ochoty się ludziom pokazywać. Mhm. I jakby nie mam wtedy takiej myśli, że o, na pewno moi obserwatorzy też chcieliby zobaczyć, jak ja wyglądam, jak płaczę, albo jestem smutna, bo ja sama nie mam ochoty tego nikomu pokazywać. I wiem, że to by mogło być cenne, ale z drugiej strony też to jest mój wybór, że, wiesz, że czasami mam ochotę to pokazać, bo uważam, że to jest coś ważnego, a czasami tak po ludzku chcę się zamknąć w domu, siedzieć pod kocem i, uh -huh. i, i tyle. Ale, ale ja czuję też taką trochę misję... Ym, na pewno zawsze czułam taką misję, żeby pokazywać, na przykład moim, moim obserwatorom, że, że równolegle studiowałam w momencie kiedy, kiedy moja kariera gdzieś tam była mega rozkręcona. Teraz, na przykład, mega jestem wkręcona w sport, w jazdę na rowerze, i to jest coś. Co, co chętnie pokazuje, bo uważam, że to też jakby pokazuje taką moją twarz, właśnie bez superciuchów, bez makijażu. Czasem ta twarz jest spuchnięta z wysiłku i też nie wygląda dobrze, a, a to gdzieś tam mam wrażenie, że generuje jakieś takie dobre emocje i dobry przekaz yy, też w stronę, w stronę kobiet, że, że to życie nie musi być właśnie mhm. cały czas w szpilkach i, yy, i po prostu z makijażem, tylko że można być super kobiecą, yy, po prostu z czerwoną twarzą. Wspinając się gdzieś tam na jakąś górę alpejską, albo nawet na górkę szczęśliwicką. Mhm. E, masz coś e, takiego. Tyle lat funkcjonujesz w show biznesie, właściwie można powiedzieć, że e, prawie od początku e, z swojej takiej młodości i tak dalej, więc ten show biznes bardzo mocno wrósł w Ciebie i to pewnie w, w niego. Ale chciałam Cię zapytać e, o jedną e, rzecz a propos show e, biznesu. E, Trudno zachować taką granicę między tym światem artystycznym a światem mm. prywatnym. Mm -hmm. Nie, naprawdę trzeba się mega nieźle naszukać. Gdzieś tam może czasami przemkniesz, jak wygląda Twoje życie prywatne, ale są to jakieś takie zdania, gdzieś ułamki zdań. Nie epatujesz tym dlaczego. Bo to jest moja sfera prywatna. Prywatność rządzi się tym, przynajmniej ja, ja to tak traktuję, że jest właśnie prywatny, że jest dla mnie, że jest dla moich najbliższych. I, e, I to jest taka moja sfera bezpieczna, w której ja się po prostu zawsze gdzieś tam mogę schować, kiedy, kiedy mam taką ochotę. I od samego początku, gdzieś tam to był mój wybór że ja te, tej prywaty aż tak nie chcę, nie chcę pokazywać. E, Pokazuje to, co uważam, że jest cenne i ważne dla, dla mojego fana, dla mojego obserwatora i co może mu się wydać ciekawe. Wiadomo, że życie prywatne też może być jakby dla niego ciekawe, bardzo. Ale, <głos》> w artystów. Ale, ale bardzo w sobie to szanuję, że, um, że też moi fani nie są tacy, um, powiedzmy, dociekający bardzo, żeby wiedzieć wszystko kto z kim, gdzie i w ogóle... Um, więc wydaje mi się, że to jest. Postawiłeś dosyć jasne granice. Tak. E, miałeś takie momenty, a szczególnie na początku, e, gdzie mm, myślałaś, że może pójdziesz w inną stronę i bardziej poluzujesz e, to wszystko. Mm, nie, chyba nie. To było zawsze dla mnie bardzo oczywiste. To jest też taka kwestia y, trochę takiej ochrony moich bliskich przed wystawieniem na, na jakieś takie publiczne, publiczne światło bo y, wiesz, moi, moi bliscy się zajmują bardzo też różnymi, różnymi rzeczami, czy tam moje rodzeństwo ma jakieś bardzo, bardzo konkretne, czasem wysokie gdzieś tam stanowiska i nie chciałabym ich wystawiać właśnie na, wiesz, z twarzy pokazywać, żeby później ktoś ich oceniał pod kątem tego, że jest, wiesz, że jest blisko ze mną i, i, bo mam wrażenie, że wtedy ten ktoś mógłby stracić jakąś taką też swoją powagę, na przykład zawodową, nie? Y, czasem, czasem tak może być, więc ja to też robię trochę, trochę po to, żeby właśnie chronić tych swoich najbliższych, żeby oni wiesz, nie, nie, nie musieli się czuć czasami może gdzieś tam wytykani palcami, że o to jest ta, wiesz, koleżanka, coś tam, bo, bo to jest dziwne. Mam, mam, mam taką przyjaciółkę właśnie z, ze studiów, z którą, e, z którą przeżyłyśmy ten moment razem, kiedy, kiedy ja e, na drugim roku studiów w pierwszych dniach zaczęłam po raz pierwszy czuć, że jestem rozpoznawalna i ona w tym ze mną była i ona to razem przeżyła właśnie to, to patrzenie się na mnie wtedy. To było przy okazji piosenki Bądź Duży i te, tego bumu e, To wiesz, to jest jakby do, wręcz pokazywanie właśnie palcami i, i jakby takie, takie patrzenie i jakby ja już się do tego przyzwyczaiłam i dla mnie to jest okej, okay, jakby rozumiem to, ale dla kogoś, kto w tym nie jest, to jest mega dziwne i takie... Więc... Krępujące? I jest to krępujące trochę tak, no. E, więc jak ona zawsze idzie ze mną, to jest taka właśnie... Wiesz, Wydygana. Okay. A przez to straciłaś, nie chcę powiedzieć, że przyjaciół, ale takich bliskich znajomych. Parę znajomości potraciłaś przez tą swoją popularność? Nie, absolutnie nie. Faktycznie gdzieś tam, ale to dawno temu, wiesz, ja jak przyjechałam do Warszawy na studia, to się złożyło w tym samym momencie, właśnie z, z nagrywaniem mojej pierwszej płyty Lupus Electro, to było 10 lat temu. No to faktycznie byłam w takim stanie. Zafascynowania i Warszawą, i tym nowym światem zupełnie dla mnie, e, i studiowaniem na pierwszym roku, imprezowaniem, Różą. po prostu to było wszystko naraz. E, więc ja faktycznie miałam, ale to tak mówię na samym początku, tylko taką kiedyś rozmowę z takimi bliskimi znajomymi z mojej rodzinnej miejscowości z Piecek, gdzie oni byli tacy właśnie do mnie nastawieni przez chwilę, ale naprawdę bardzo krótką chwilę, takiej obserwacji. Oni mnie obserwowali. Uderzy co się bada, ze mną dzieje? do głowy, czy nie uderzyła? Tak, czy uderzyła już, czy nie. I, I faktycznie kiedyś mieliśmy jakąś taką poważną rozmowę i rozwiałam ich wątpliwości, że jakby, słuchajcie, no jakby nic się między nami nie zmieniło. Mm -hmm. Świat się zmienia, jakby dookoła wszystko się zmieniło, ale jakby my jesteśmy dla siebie tacy sami i, i od tej pory jest luz. Więc ym, faktycznie cały czas mam w swoim gronie takie osoby po prostu z liceum, z pierwszych lat studiów i bardzo, bardzo, bardzo sobie je cenię. Czyli takie osoby, które się znają od wielu, wielu, wielu Tak, znamy let. wszystkie swoje przypały, zakazane historie. Yy, tak, to nas trzyma razem. <laughs> A nie złapaczka. paczka. Słuchaj, ile można się dowiedzieć się od takiej paczki? Gdyby jednak. Gdybyś ktoś wiedział historię wyszła tak. Powiedziałaś jedno zdanie e, k, a, a propos Warszawy, tego przyjazdu do Warszawy, że dużo się działo, bo i studiowałaś i zaczęłaś występować i mhm. ta popularność, która na ciebie spłynęła, że byłaś tym me, też mega zafascynowana, co jest oczywiście naturalne i zrozumiałe, mhm. bo po, to, po coś to się robi, prawda? No, tworzysz dla, dla swoich y, fanów, y, widzów y, i tak dalej. A, czy z perspektywy czasu to zachłyśnięcie trochę opadło? Tą bowiem, tak, tym, tak. Biznesem. W sensie ja zafascynowana Warszawą jestem cały czas, bo ja bardzo lubię to miasto i, i lubię tu mieszkać i będę zawsze walczyć o Warszawę. Jak ktoś mi mówi, że Warszawka to coś tam, bo, bo ja naprawdę znalazłam tu swoje miejsce i takie swoje miejsca różne, które są, są bardzo przyjemne i bardzo zielone i, i bardzo przyjazne i takie przytulne. Ale, ale zachłyśnięcie show biznesem, no to na pewno mi opadło. Już, już trochę się w tym gdzieś tam zapoznałam, chociaż cały czas um, bycie w tym jest. Um, ja, ja hm, jakby to powiedzieć, ja to trochę traktuję jako taką część część pracy, jak wiesz czasem. A nie jest masz... to trochę jak narkotyk, taki, że jednak ci ciągle wiesz, potrzebujesz tej adrenaliny. To Myślę, się że dla niektórych tak ale chyba nie dla mnie. Okay. Ja, ja, ja to sobie tak tłumaczę, tę część taką właśnie, powiedzmy, plotkarsko-show biznesową, że to jest tak, jak są na przykład wyjazdy firmowe. Po prostu wiesz, że musisz na nie pojechać. Czasem jest fajnie, czasem mniej. Coś tam możesz z tego wyciągnąć, jakby spotkasz starych znajomych, jest fajnie, ale jakby cały czas, no... Trochę nie odpinasz wrotek przy szefie, nie? Mm -hmm. <laughs> więc więc ta, 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 taki mój, taką największą fascynację życiową zostawiam jednak sobie prywatnie. A tutaj to, to jest jednak taka część, gdzie ja, gdzie ja jestem po prostu osobą publiczną. I, i trochę... Muszę, ale chcę przede wszystkim yy, jakby być odpowiedzialna za to, co mówię, za to, co robię, yy, i to jest dla mnie ważne, bo uważam, że po prostu to ma jakby to, jak ja się prezentuję, i nie mówię tu o ciuchach, tylko generalnie jako, jako osoba gdzieś tam w tej przestrzeni publicznej jest ważne i może też dać dużo dobrego. Ale też może dać trochę złego, więc wolę, wolę się trzymać tutaj jakichś takich swoich wartości. I teraz wracamy do słowa demony, <grym, <grym, bo ono dzisiaj będzie pewnie odmieniane <grym>, przez wiele przypadków. Demony a propos show biznesu. Kiedy je zauważyłaś po raz pierwszy, albo w jakimś e, czasie, który spowodował, że trochę zmieniłaś to nastawienie do, e, do show biznesu? A potem przejdziemy na tą lepszą stronę mocy, czyli może poszukamy tych demonów bardziej pozytywnych. Yy. Hmm. Co, czy jest coś takiego, co, cię, co, co zaczęło ci przeszkadzać, irytować w tym świecie? No, kurczę, pewnie, pewnie jest dużo rzeczy, ale ciężko tak um, powiedzieć, no bo zależy, co, co traktujemy przez słowo show business. Um, bo wiesz, to jest czy to po prostu są jakieś sytuacje zakulisowe, koncertowe? Czy to są sytuacje stricte, nie wiem, eventy? Mm -hmm. Czy to są jakieś rozdania nagród? czy, Ale no to tak mówi się zawsze, szumnie show business, show business, że demony, a, a w zasadzie ciężko tak y, skonkretyzować właśnie. jakby o co właściwie chodzi. Um, ja myślę, że Trochę jak w każdej branży, jakby jest grupa ludzi po prostu, która, która będzie zawsze bardzo interesowna, jest grupa ludzi, która będzie bardzo zawsze skupiona na sukcesie i na biznesie, jest grupa ludzi, która będzie odklejona i będzie robiła tylko i wyłącznie swoje. Jest grupa ludzi, która po prostu przyjdzie i będzie się po prostu potrzebowała blasku innych, a jest grupa, która po prostu jest w tym wszystkim też bardzo neutralna i, i robi swoje, ale też patrzy biznesowo, ale też jakby wie, gdzie z kim zagadać, żeby, żeby jemu też czy jej jakby się to opłacało. I to też jest okej, okay. no jakby każdy przychodzi z jakąś intencją i każdy przychodzi też po coś, Yy... Albo z interesem, tak. Albo intencje. z interesem, no ale właśnie dlatego to jest show biznes. E, tak jak mówię, wyjazdy wkraczając, firmowe. Wkraczając do tego show biznesu e, 10 lat, czy nawet trochę więcej, e, 10 lat temu, no, jesteś młodą osobą. tak? No, trzeba gdzieś się rozgraniczyć, kto co dla ciebie jest dobre, e, w którą stronę chcesz pójść. Nie zawsze ma się takie mhm. pełne rozeznanie, bo tak naprawdę nie wiesz, komu można zaufać jeszcze, a komu nie. Czy były takie sytuacje, gdzie tak naprawdę się sparzyłaś? Czy, czy, czy to cię ominęło? Mm. I pytanie, czy masz może taką inteligencję, yy, yy, chciałam powiedzieć emocjonalną, ale może to jest nie inteligencja, tylko to jest złe słowo, intuicję w sobie, że potrafisz weryfikować albo nauczyłaś się weryfikować yy, właśnie te osoby ze świata show biznesu, które chcą dla ciebie dobrze, a które mają tylko w tym interes. Yy, wydaje mi się, że nigdy nie miałam takiej, takiej strasznej jakiejś sytuacji, żebym, żebym się gdzieś sparzyła, bo ktoś coś by zrobił w moim kierunku naprawdę, bardzo złego, bo też miałam duże szczęście, ale też być może właśnie intuicję, że, że zaczęłam bardzo szybko pracować z bardzo takimi wartościowymi ludźmi, i też takimi, którym na mnie zależało, którzy wierzyli we mnie, ale też zależało im na moim dobru. Mhm. Nie wiem, czy tak się odmienia na moim dobru. Bo, bo jednak. Ja na przykład od, wiesz, od 10 lat jakby pr pracuję z tym samym managementem, mój zespół, z, którymi, z, którym, z którym gram, jest w zasadzie w niezmiennym stanie, też od 10 lat, moja ekipa, która sprawia, że wyglądam po prostu pięknie i szałowo, też jest w zasadzie ta rotacja jest naprawdę bardzo, bardzo mała, więc ja, ja się trzymam bardzo osób, które które wiem, że właśnie chcą dla mnie dobrze i czuję to od nich i, i nie zawiodły mnie jeszcze w taki sposób. Wiadomo, że tam się działy jakieś takie rzeczy, ale to bardziej działy się gdzieś tam z zewnątrz od osób, które były gdzieś tam mniej związane niż, niż taka faktycznie moja ekipa, ekipa. Więc to jest super. Ja myślę, że ja na pewno mam dużą taką intuicję, bo do, do tworzenia muzyki musisz mieć też dużą, e, dużą intuicję, żeby, żeby faktycznie czuć i stać przy swoim, że tak, właśnie ten zabieg w tej piosence jest odpowiedni, i po prostu choćby ci wszyscy dookoła mówili, że nie, to jest jakaś taka cząstka, która mówi, kurde, ale że ja kocham to i jakby tak musi być. I, I tak robisz, spróbujmy to, to tak. jest tak, że masz taki, no, na pewno masz jako artystka decydujący wpływ na kształt Wiesz, no, ja, właśnie, ja w tym moim teamie zajmuję się muzyką, <laughs> więc jakby ja mam tu oczywiście decydujący głos. Um, wiadomo, że czasami są takie opcje, że zastanawiamy się, ale to naprawdę tak ja rzadko pokazuję nieskończone rzeczy nawet znajomym, tylko jak już właśnie gdzieś tam w tym moim teamie, z którym z po prostu um, tworzymy i jakby zajmujemy się gdzieś tam moim wizerunkiem, to jakby w tym teamie sobie właśnie tam dywagujemy nad, nad różnymi rzeczami. Rzadko się zdarzają takie opcje, że a może by coś tam było zmieni zmienić, ale jakby umiem też stać przy swoim. Okej. Okay. A kto jest takim pierwszym weryfikatorem tego, co zrobisz? Mój menadżer. Mhm. On jest, on jest pierwszym sitem. Pierwszym sitem, oczywiście, jestem ja po przespaniu się z czymś i jakby stwierdzeniu, czy to kocham, czy nie. I, i mój producent, prawdopodobnie też nie wiem, pewnie jakaś jego żona, czy tam dzieci. Ale, ale faktycznie u mnie to jest menadżer, i dopiero później, jak już wiem. Że ta piosenka jest naprawdę w takim mega zaangażowanym, jakby momencie, w mega takim zaawansowanym momencie, no to to już pokazuje wtedy dalej, ale to już tak bardziej pokazuje na zasadzie hejka, zobaczcie co zrobiłam, a już jakby ja, ja sama wiem, że tam już zostały jakieś detale do porobienia. Mhm. E, wracając znowu do słowa e, demony w showbiznesie, ale w, e, już abstrahując, trochę odchodząc z tego show biznesu, demony w twojej pracy, takiej artystycznej pracy niekoniecznie mm -hmm. w showbiznesie. Czego ty się boisz? Jakie masz demony? Jakie masz obawy? No bo tak mi się kojarzą demony, jako, jako coś, co. E, no Czego tak, to są, albo to są takie demony, to też mogą być takie właśnie um, jakieś takie cechy charakteru, albo jakieś takie rzeczy, które na przykład wiemy, że mamy, ale wiemy, że one nam. Robimy je, ale wiemy, że one nam robią pod górkę. Nie? Że to nawet nie są kwestie tego, jakby czego się boisz, ale że na przykład wiesz, że po prostu. Ja na przykład coś takiego mam, że wiem, że jestem uparta czasami i że czasami ta opartość, e, że po prostu nie jestem w stanie przyznać komuś racji. Nie? Że tak się na czymś po prostu e, zacietrzewie, że moja duma później nie pozwala mi, nawet jak już wiem, że to nie ja mam rację. To moja Duma nie pozwala mi, wiesz, po prostu pokazać tego okay. i jakby przyznać komuś rację. I na przykład to jest taki mój demos, z którym ja regularnie walczę, um, ale zdaję sobie z niego przynajmniej sprawę, więc faktycznie mam taką samowiesz Samą świadomość w głowie, że się po prostu staram, wiesz, yy, nawracać i tłumaczyć sobie, że czasami ktoś inny może mieć rację, że to może ktoś ma lepszy pomysł niż ja i że warto się też na to otworzyć. To nie są jakieś no, sytuacje, no, które się w często... musi być z tobą czasami. Nie, nie, to nie jest tak, że one się zdarzają często, ale yy, to naprawdę jakby sporadycznie teraz hmm. wygląda, że po prostu jestem uparta i nikt nie chcę ze mną nic pracować, bo ja zawsze stawiam na swoim. Yy, ale tak nie jest. Yy, po prostu to jest taki mój... Yy, no, autorytaryzm w głowie. Okay. No uh, to, to jest jeden demon, z którym walczysz i to się przekłada między innymi na tą e, pracę, czy jeszcze z jakimiś demonami. Ale ja naprawdę wtedy, jak, tak. ja jestem naprawdę uparta wtedy, kiedy po prostu wiem, że to, co, że je, to jest w coś, co po prostu bardzo, bardzo, bardzo wierzę. To nie są jakieś głupotki, nie? To ja nie robię afer o głupoty, absolutnie. Okay. Nie. To możecie zapytać się u mnie. Przejechałaś się na tym, że tak bardzo byłaś pewna swojego zdania, a jednak trochę nie miałaś racji. Coś, co potem ciągnęło się za tobą, czy nie? Nie. Okay. Tak nie było. Ale bo naprawdę to się... Za, to, to są sytuacje, które się zdarzają rzadko, i yy, ja po prostu wtedy, to jest ten moment, kiedy moja intuicja po prostu krzyczy, że, że tak ma być. Yy, ale na przykład, yy, no nie wiem, są jakieś takie sytuacje, no chyba takie plotkarskie najbardziej, yy, są takie, ale to w kategorii chyba śmieszne. Właśnie, że nie wiem, że komuś kiedyś nie odpowiedziałam cześć, i ten ktoś potem o mnie gada mhm. po prostu na mieście, że ja jestem. Wyniosła że maszy, Tak, wiesz. właśnie, że ze mną to się tak źle pracuje, bo ja po prostu jestem jedną z tych najgorszych i, w, i wypowiada przy nazwiska jakichś po prostu takich. No nie będę tutaj sypała nazwiskami. No. W każdym razie, <laughs> że często też takie, takie opinie o ludziach w tej branży się niosą z takich naprawdę głupich rzeczy. Właśnie, że ktoś kiedyś komuś cześć powiedział, że ktoś się do kogoś nie odwrócił, że ktoś nie odebrał telefonu albo coś tam. Dotykać Co to się pojawienie? to jeszcze teraz, czy nie? Czy, czy, no może wcześniej się dotykało? Nie, nie, no to bardziej w kategorii śmieszne. No to takie, wiesz, plotki, ploteczki, no, mm -hmm. jak wszędzie. Mm -hmm. No tak, tylko te plotki, ploteczki czasami w waszym przypadku, w twoim przypadku budują jakby ten wizerunek, tak? jaka jesteś, czy może królowa lodu, czy dostępna, niedostępna, może właśnie no, tak, wyniosła, no. Ale... Najgorsze są takie momenty, kiedy te, takie ploteczki faktycznie przechodzą, ym, stają się jakimiś takimi poważnymi informacjami, które przechodzą do jakichś wewnętrznych rozmów, na przykład przy okazji jakichś współpracy. Mhm. No to to wtedy nie jest fajne, no ale też nie mam, nie mam wpływu na... Ale potem jakie może być moje zdziwienie, na przykład, no, Wiesz, jak się tam... Współpracy zupełnie inaczej układa niż to, co modli na tak zwanym y, y, mieście. Prywatnie, Twoje demony, jako nie artystka, ale jako mm -hmm. Natalia. Z czym Ty się mierzysz? Prywatnie. Kurde, ale tak gadamy cały czas o takich rzeczach, że takich trudnych. A może o czymś takim właśnie. Teraz przejdziemy. E, takich pozytywnych. Teraz przejdziemy do ludzie. Wiesz, no każdy ma jakieś kompleksy, każdy ma jakieś gorsze dni. E, jakby no, proza życia codziennego, żyć no, żyćko. Że raz jest lepiej, raz jest gorzej. E, wiesz, jestem kurde, jestem zdrowa. Jestem w świetnym związku, mam piękne mieszkanie, mam wspaniałą rodzinę. Jeżdżę na Mazury, wiesz, do rodziców yy, i wszyscy jesteśmy zdrowi. I jakby. Mhm. Tu, tu, tu nie ma miejsca na takie, na takie poważne demony, które, bym po prostu, okay. które by mnie zajmowały. Tak, wiesz, cieszę się z tego, że, że tak jest, a jak przychodzą jakieś, jakieś kłody pod nogi, to po prostu trzeba usiąść, zastanowić się, jak je, jak je odsunąć i jakie rozwiązać, postawić z boku i, i tyle. No. Pytam wiesz, co o te demony, i dlatego wokół oprócz oczywiście singla y mm -hmm. y i nazwy y Twojego singla krążymy bo pamiętam też, to chyba było w 2022 roku, kiedy powiedziałaś, że miałaś taki dosyć trudniejszy moment mm -hmm. w swoim e, życiu. Nie nazwałaś tego depresją, bo to rzeczywiście jest bardzo poważna choroba. Nie, 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 to nie I depresja. powiem ci, że naprawdę w, y, y, skrócę tą swoją wypowiedź i myśl, ale <grym> duży szacunek, bo wiele osób, takie mam wrażenie, że swój gorszy stan, czy samopoczucie nazywa depresją, a depresja to rzeczywiście bardzo y, poważny stan i, tak. i nie można wokół tego stawiać znaku, y, wiesz, równości. Ale byłaś w niezbędnym w dobrej formie, pewnie przez z pandemię. I też na ten temat się gdzieś otworzyłaś. Dlatego, krążąc wokół mm -hmm. tych demonów, myślałam, że to też ma w związek na przykład jeszcze z poprzednimi sytuacjami, nie, które mi gdzieś nie, nie, nie. Ta, ta, ta piosenka już jest bardziej takim komentarzem, wiesz, do, do, do tego, co, co ja gdzieś tam sama obserwuję dookoła siebie, dookoła swoich znajomych i właśnie takich wygórowanych oczekiwań, a nie do, a nie do tamtej sytuacji. Chociaż jakby faktycznie ja lubię to. Powtarzać, żeby to wybrzmiało, yy, że dobrze jest się przejść do psychologa, jak się po prostu trochę gorzej czujemy. I to wcale nie oznacza depresji i, i czegoś strasznego, tylko po prostu naprawdę daje ogromną ulgę porozmawianie z kimś. Kto nas nie zna, kto nie zna jakby naszego kontekstu, naszej rodziny, naszych znajomych i, i, i jest w stanie gdzieś tam z czystą kartką podejść do, do jakiegoś problemu, który mamy. A czasami my nie wiemy, jaki mamy problem, a czujemy się źle, mhm. i też warto wtedy się przejść Rozumiem, do psychologa. Rozumiem, że odnalazłaś ten właściwy tor. Wtedy. Y ja tak, chociaż ja mam wrażenie, że chyba życie trochę polega na tym, że cały czas się idzie jakąś drogą i czasem Szukasz. się z niej zejdzie i potem się na nią wraca, i potem znowu patrzysz, jesteś w jakichś krzakach i, i znowu ją znalazłeś i znalazłaś. E, więc to jest taki proces chyba. Ja, to nie jest skończony proces. I on nigdy nie będzie skończony, ale uważam, że chyba ta droga jest w tym wszystkim właśnie taka najcenniejsza. Jesteś cały czas na topie nagrywasz kolejne single, to nie jest obciążające? to jest emocjonalnie obciążające zdecydowanie szczególnie mam wrażenie że jak jak byłam w takiej opcji takiego ciągu Wydawanie płyt, koncerty, wywiady, to szczególnie przy okazji pierwszej i drugiej płyty, to, to to się wszystko działo naprawdę lawinowo. Ja nie miałam czasu usiąść i się nad tym zastanowić, a na przykład teraz y, faktycznie y, kosztuje mnie emocjonalnie, ale nie tworzenie piosenek i nie koncerty, tylko właśnie wszystko, wszystko gdzieś wokół, tam, y, wszystko dookoła. No. Y, że to, to, to jest na pewno, na pewno ciekawe. Y, ale ostatecznie. Wiesz, jakby tworzenie muzyki jest takim, e, jakby to powiedzieć, trochę katarzis no. <noise> jest takim wspaniałym, magicznym e, momentem, e, że jakby wszystko gdzieś tam mi to rekompensuje. A wyobrażasz sobie, że kiedyś wrócisz na przykład do swojego zawodu i, i, i rzucisz ten cały świat, czy, czy nie ma takiej Do, za, do mojego zawodu inżynierki? O, y nie, myślę, że na pewno nie, bo już w na tym momencie, w tym momencie już wszystkiego zapomniałam prawdopodobnie. <laughs> Musiałabym jakiś, na kurs jakiś doszkalający iść, chociaż trochę z matmy, bo już, już bym nic nie zrobiła. W sensie to, to jest w ogóle tabula rasa w tym momencie. Y ale... Może przyjdzie taki moment w moim życiu, że przestanę robić muzykę i skupię się na czymś innym. Nie wiem tego. E, nie wiem, czy bym chciała być tak, wiesz, do, nie wiem, do ostatniego tchu po prostu na scenie. E, typu, wiesz, nie wiem, 60-70 lat. Nie wiem, czy by mnie to jarało. Teraz, teraz jestem młoda i mam na to siłę, wiesz, to jest też fizyczna praca. To nie jest łatwe fizycznie, żeby grać koncerty i jeździć po, po Polsce, i właśnie jeszcze też wiesz, udzielać wywiadów, być cały czas w, takim, w takiej opcji mm, bystrości, umysłu, nie? Żeby, żeby. Bo to też nie jest łatwe, nie? Być, być skupionym jakby cały czas na, na jakimś tam konkretnym celu, żeby wie żeby iść powiedzieć to, na czym ci zależy, przy tym wypaść błyskotliwie i jeszcze jakoś I to tam... są właśnie te oczekiwania, o których... No, te, też tak, trochę tak. No, Tylko więc... pytanie, czy my sobie sami nadajemy te oczekiwania, czy rzeczywiście takie oczekiwania są z zewnątrz, bo czasami mam wrażenie, mm -hmm. Po ogólnych obserwacjach, że to są bardziej nasze wewnętrzne oczekiwania względem siebie, a nawet niekoniecznie tej naszej, albo rodziny, albo otoczenia? Mm -hmm. Nie, no tutaj to na pewno ja wobec siebie też bardzo dużo wymagam. Myślę, że jak. Każdy gdzieś tam w tym, czym się zajmuje i, i co robi, chce być gdzieś tam dobry i perfekcyjny, i to sprawia też ogromną satysfakcję. Yy, ja czasami nawet się śmieję, no bo nawet jeśli chodzi o udzielanie wywiadów, to, ja, to, to było też coś, czego ja się musiałam nauczyć. Jak sobie posłuchałam pierwszych swoich wywiadów jakiś czas temu, właśnie z takich sprzed 10 lat, to po prostu tego się nie da słuchać w ogóle, co ja tam opowiadałam. No w ogóle masakra. Yy, to nie, I to nie chodzi o to, że ja teraz jestem po prostu jakąś królową wywiadów, tylko jakoś tak mam wrażenie, że, że wiem po co idę. I, I czasami, nie wiem, jak się idzie na przykład do, do telewizji śniadaniowej, no to masz, wiesz, że masz tam na przykład, nie wiem, dwie minuty na rozmowę i idziesz tam w konkretnym celu. I ja kiedyś, pamiętam, poszłam, żeby zapowiedzieć swój koncert w Stodole. I to była najważniejsza wtedy informacja dla mnie, jakby po to się wy miał wydarzyć ten wywiad. No i ci prowadzący mi zadali takie pytania, tak w ogóle mnie zakręcili, że ja w końcu o niczym ważnym nie powiedziałam. Powiedziałam o jakichś w ogóle głupotkach, zeszłam i miałam także. No i halo. I co ja tu robię? nie w ogóle jest taka emotka klauna wtedy, nie jakby <laughs> się pokazuje. Um, a trochę się nauczyłam tego, że jak, y jak jest jakiś taki, jakaś taka sytuacja, kiedy mam coś ważnego do powiedzenia, to ja na każde pytanie odpowiem tak, że ja powiem to, co chcę powiedzieć. <laughs> Te wszystkim. Strach się bać. Eee, kurde, no, od, czasem trzeba, no. Mhm. E, A propos. E, no dobrze, bo, bo mówiłaś, że tak poważnie, poważnie, no. poważnie jest. A teraz, żeby nie było tak poważnie. No. A propos oczekiwań, ale tych takich pozytywnych mhm. wobec swojego życia, świata i tak dalej. Jakie ty masz? Niech to będą te, te demony ja takie mam? inspirujące. Eee, kurde, no, żeby się działo. <grym> A jednak. <grym> żeby się działo, żeby było dużo przygód, żeby było dużo wyjazdów i to nawet nie mówię o jakichś, nie wiadomo, wiesz, że Azja co miesiąc, tylko nawet takich, no wie, ja jestem teraz bardzo gdzieś tam e, rowerową świruską i jakbym nawet miała, wiesz, raz w miesiącu jakiś taki fajny bikepacking gdzieś, nie? Aha. E, ja lubię zwiedzać Polskę, bardzo na rowerze. Lubię spędzać czas w przyrodzie. Um, I to, to są takie rzeczy, które, które są dla mnie bardzo wartościowe gdzieś tam prywatnie, bo ja wtedy po prostu czuję, że żyję i wtedy mi się robi miejsce w głowie na, na nowe inspiracje. Ta moja kreatywność jest karmiona gdzieś tam naturą i, um, i tak, tak, to, tak, tak ten cykl wygląda. Więc ja bym powiedziała, że przygody. Ja lubię jak się dzieje. Ja lubię jak mam dużo pracy, lubię jak mam dużo koncertów i są jakieś takie trudne przeloty, że jest nie wiem... Cztery dni pod rząd gdzieś gramy i to jest Katowice, Olsztyn, Rzeszów, Wrocław i potem jeszcze Warszawa, nie? No to ja już rozumiem, już domyślam się co było w pandemii. No <laughs> Jaką więc ja, był... ja naprawdę zniosłam jajo w pandemii wiesz, siedząc na tym. I nic się nie działo, a na pewno nic takiego spektakularnego, prawda, żeby gdzieś wyjść i być sobą chociażby na tej, na tej scenie. Powiedziałaś w jednym z wywiadów, że lubisz pomagać, ale nie jesteś typem aktywistki. Mm -hmm. I to mnie trochę zaintrygowało, Aha. bo to te, te, te lubienie, to że lubisz pomagać, czyli lubisz zmieniać pewną przestrzeń wokół ciebie, tak? mm -hmm. czyli wpływać na to, żeby ktoś mógł inaczej też pomyśleć. I tu można wszystko pod to podpiąć, od nastawienia kobiet, prawda? od takiej pomocy, nie wiem, od ochrony przyrody i tak dalej, tylko że aktywiści, e, tylko aktywiści generalnie poprzez mm -hmm. jakąś swoją rewolucyjność zmieniają pewne rzeczy tak naprawdę, tak namacalnie. E, czemu nie aktywistka? Wiesz, to nie zgodzę się, że tylko aktywiści zmieniają namacalnie. W sensie, aktywiści po prostu poświęcają całe swoje życie tej zmianie. Ja jestem po prostu wokalistką, jestem muzykiem, i to jest moja profesja. I ja przy tej okazji i tak uważam, że bardzo dużo. I bardzo często gdzieś tam wypowiadam się na takie tematy związane z pewnym aktywizmem, czego bardzo dużo osób w tej branży też nie robi. Yy, I to też jest taka moja trochę opcja, że zdaję sobie sprawę też z konsekwencji, jakie to może przynieść: że komuś się to spodoba, a komuś się to nie spodoba. Yy, ja, yy, ja taki mam aktywizm duży, prywatny. Na pewno, wiesz, a propos, a propos zmian klimatycznych, jakby przestałam jeść mięso właśnie przez to. Nie, jakby wiadomo, że przez to, że jest zwierzątka i cierpienie i tak dalej, ale głównie jakby przez wpływ, jaki ma produkcja mięsa na świecie na, na to, co się dzieje z klimatem, nie? Jakby Staram się po prostu, wiesz, no nie, wiem, nie kupować foliówek kolejnych, jakoś tak, nie wiem, oszczędzać wodę, światło. Naprawdę ja prywatnie bardzo na to zwracam uwagę i, i to robię. No publicznie jakby często się wypowiadam w, takim, w takiej kategorii właśnie, jeśli chodzi o prawa kobiet i tak dalej, bo to też jest dla mnie ważne. Ale no jakby moje życie jest poświęcone muzyce i jakby na tym się też chcę skupić, bo też nie chcę, nie chcę że tak powiem, zarzucić moich fanów takim aktywizmem, bo od aktywizmu są inni ludzie. Okay. W tym ale kraju. poruszasz ważne tematy społeczne. Nie boję się czasami, że poruszając te ważne tematy społeczne, teraz z drugiej strony, to jest tak, że część fanów może mieć zupełnie inne zdanie Oczywiście, na że temat tak. tego i ty się nie wpiszesz w to, więc możesz kogoś stracić. Zdaję sobie z tego sprawę. I dlatego też ja, ja to robię, ale dlatego nie robię też tego na, na taką dużo większą skalę przy każdej okazji, bo, bo mnie też jako słuchaczki kogoś męczyłoby. Że ktoś się zajmuje po prostu, nie wiem, 75% czasu jednak zajmuje się aktywizmem, a nie, a nie tą muzyką, po którą ja do niego przychodzę. Mhm. Um, więc jeżeli ktoś do mnie przychodzi po muzykę, to ja chcę mu dawać muzykę, ale jeżeli chce mnie poznać taką, jaką ja jestem, no to, to ja mówię na głos to, to, co ja myślę, nie? Jako, jako obywatelka y, tego kraju, koleżanka, ma, no matka, nie, siostra. <śmiech> 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 y, siostra, koleżanka, wiesz, y, osoba gdzieś tam z ulicy. Więc na pewno jest to dla mnie ważne, żeby fani zdawali sobie jakby sprawę, kim ja jestem i biorę jakby, biorę na to poprawkę, że komuś się to nie spodoba i że ktoś to odejdzie, no ale... Jakby też nie, nie, mam, nie mam na to wpływu, no, ale też cicho siedzieć nie będę, bo po prostu mi na to yy, ja sam w sensie ja sobie na to nie pozwalam, bo nie chcę tego robić. Jaki był taki ostatni temat społeczny, który cię naprawdę wkurzył, gdzie miałaś taką silną potrzebę, żeby zabrać głos? Wysoknie to, to skojarzyło z tobą, a może dlatego że czytam w jednym mm -hmm. z wywiadów prawa kobiet, ale być może to było, była zupełnie inna przestrzeń. Nie, no wiesz, prawa kobiet w tym kraju to jest taki temat, który cały czas wybrzmiewa. Jest, jest, wybrzmiewa. Ja na przykład u siebie na, na koncie rzadko wchodzę, na przykład w polemikę, w jakieś takie komentarze głupiutkie, ale jak widzę, że ktoś jakoś tam szowinistycznie komentuje, no to, to ja nie, nie pozwalam na coś takiego. No wiesz, tych tematów jest dużo. Jest dużo. No, ja jest, nawet jak słyszę, jak ktoś mi mówi, że jak na kobietę coś tam, to już mam ochotę mu Aha. po prostu dać, no, złapać za twarz i wymierzyć. Okay. No dobrze. A propos praw kobiet, nie będę długo, nie będziemy długo tego punktu poruszać, ale uważasz, że kobiety powinny mieć wybór, czy powinny być? Inaczej zapytam. W Sejmie? Cztery projekty y, dotyczące liberalizacji prawa aborcyjnego. Mhm. Jesteś za referendum, czy wolałabyś, żeby to było ustawowo przyjęte, żeby dać kobietom wybór, co mają w danej sytuacji zrobić? Ja uważam przede wszystkim, że to kobiety powinny za siebie, y, Decydować. Za siebie zadecydować, więc mhm. referendum raczej tutaj nie jest moim wyborem mhm. w tym temacie. Kobiety same przed sobą myślę, że są, będą najbardziej y, sprawiedliwe jeśli chodzi o podejmowanie decyzji na temat swojego ciała i to, co się z nim dzieje, na temat swojego zdrowia. Jeżeli będą chciały, to podejmą te decyzje wspólnie razem ze swoim partnerem, ze swoją rodziną. Jeżeli nie będą chciały, bo to jest ich ciało, to zrobią to same i tak też jest OK. Mm -hmm. Ale myślę, że to musi wynikać z kobiet przede wszystkim. I teraz przechodzimy do lżejszych tematów. <laughs> Chciałam Cię zapytać a propos, już trochę pod, próbuję Cię podpytać o te demony takie inspirujące. Mm -hmm. A co w najbliższym czasie? Jest teraz singiel, mhm. są e, Demony, mhm. gdzie rozlicza się, z, nazwijmy trochę i z przeszłością, ale próbujesz przerobić to wszystko tak, żeby to było e, w życiu e, wyciągnąć pewne wnioski mhm. tak, na, e, na przyszłość. E, jaki jest twój plan na kolejne, kolejne miesiące? Mój plan muzyczny e, jest taki, bo ja w ogóle jestem w takim też dosyć ciekawym momencie. Mm, w swojej karierze, ponieważ po dziewięciu latach, po 8 latach, chyba po ośmiu, no jakoś tak, prawie po 10 w każdym razie, zakończyłam swoją współpracę z, z Universal Music Polska. Wydaliśmy razem cztery płyty aż, więc to jest bardzo dużo. Też zamroziliśmy swoją współpracę z moim takim stałym producentem Foxem, z którym zrobiliśmy te cztery płyty. Więc ja teraz jestem takim trochę kolorowym ptakiem wolnym i od jakiegoś czasu po prostu sprawdzam sobie różne, różne sytuacje, sprawdzam siebie w różnych sytuacjach. Stąd ostatnie moje premiery to są takie piosenki, które ja robiłam z różnymi ludźmi. Jedne po angielsku, to akurat z ekipą z Portugalii w tamtym roku takie dwie piosenki wydałam, Bye Bye i Do It Again jedną piosenkę z, z producentem, z, który gra ze mną zespole na stałe, z Andrzejem Pieszakiem, czyli piosenkę Delta. No a teraz Demony zrobiłam jakiś czas temu właśnie z chłopakami, których odkryłam po piosence Jungle Girl Jan Kleosi, którą absolutnie kocham. Uważam, że to jest mega... Coś mega cool. Eee, I właśnie odezwałam się do nich, żeby nie chcieli czegoś ze mną zrobić i, i właśnie zrobiliśmy razem demony. Eee, więc te, te piosenki w ostatnim czasie u mnie to są takie wolne elektrony. Eee, one absolutnie nie, za, nie zapowiadają w tym momencie żadnej płyty, żadnego, żadnego większego wydawnictwa. Są w zasadzie. No, Przykładowo to... taki mhm. przecinek. Pytanie, czy teraz już się wydaje płyty-płyty? No chyba tak mi się wydaje, ale może możemy wyprowadzić z błędu, eee, że bardziej się chyba stawia na poszczególne single. To no zależy. Zależy, jak komuś. Leży. Ja całe życie wydawałam wszystko pod płyty mm -hmm. i po prostu potrzebowałam takiego czasu, żeby powydawać single mm -hmm. i się po prostu cieszyć nimi jako, um, jako piosenkami samymi w sobie, po prostu skończonymi projektami, może tak. Więc, więc Demony to, to na pewno jest taki wolny elektron, ale myślę, że je, jest jednym z ostatnich w tej erze Powiedzmy, wolnych, wolnych piosenek, elektronów? Tak? Wolnych elektronów. Tak. Czyli jednak potrzebujesz jakoś tak mieć to spięte, ehm, bym myślę, że... i klamrowo, i jako, jako taką współpracę ze stałym swoim yy, zespołem. Yy, wiesz, to na pewno fajne jest yy, sobie sprawdzanie takich różnych, yy, różnych współprac z różnymi ludźmi, ale jednak. Takie podejście projektowe w momencie, kiedy wiesz, że spędzisz z jakimś człowiekiem bardzo dużo czasu i właśnie będziecie razem pisać piosenki, wiesz, możecie się lepiej poznać, jakby wejść głębiej. I to jest bardzo fascynujące, więc ja faktycznie rodzi się we mnie, bo ja swoją płytę ostatnią długo grającą wydałam. W zasadzie tydzień przed wybuchem wojny w Ukrainie w 2022 roku, więc też w takim dosyć trudnym czasie. Ale, ale rośnie we mnie już chętka na, na, na płytę, więc mam, mam swoje plany, które gdzieś tam zaczynam wdrażać. To jest oczywiście nie, nie, nie rozmowa na, na przed wakacjami, mhm. ale bo teraz jakby elektron demony. Mhm. Ale, ale tak, rodzi się, rodzi się to, więc myślę, że ta era niedługo nowa się zacznie. Dlatego Ci życzę tego kolejnego nowego otwarcia, zamykając poprzednie rozdziały. Super. Piękne dziękuję dzięki, bardzo. Natalia.